Spróbujmy znaleźć pierwiastek kwadratowy ze 100. Napiszmy to jeszcze raz. Pierwiastek kwadratowy ze 100. Jeżeli znacie liczby ujemne, to wiecie, że może istnieć również pierwiastek z liczby ujemnej. Natomiast tutaj mamy pierwiastek kwadratowy, zatem interesują nas tylko liczby nieujemne. Tutaj mamy znak pierwiastka, liczba podpierwiastkowa, stopień pierwiastka. Jeżeli go nie ma napisanego, to znaczy, że jest pierwiastek kwadratowy, czyli stopnia do drugiego. Zastanówmy się, co to nam mówi. Chcemy znaleźć taką liczbę, dodatnią liczbę, która podniesiona do kwadratu, czyli do drugiego stopnia, do drugiej potęgi, da nam tą liczbę, co pod pierwiastkiem. Jeżeli weźmiemy 9, pomnożymy przez siebie, czyli 9 razy 9 da nam 81. To jest za mało. Jeżeli weźmiemy 10, będzie ok. 10 razy 10 jest 100. W takim razie zamiast tego możemy napisać, zamiast 100, możemy napisać, że to jest 10 razy 10. I teraz należy zapamiętać, że jeżeli mamy pierwiastek kwadratowy, czyli stopnia drugiego, i pod nim mamy coś razy coś, to jest właśnie to coś. Czyli pierwiastek kwadratowy ze 100 to będzie 10. Inaczej można zapisać, że 10 do kwadratu to jest 100.